Jakiś czas temu Meghan Markle, 38 l. pozwała brytyjski tabloid Mylon Sunday, Gdyż stwierdziła, że publikował on materiały, które stawiały ją w negatywnym świetle. Wczoraj. 1 maja odbyła się rozprawa, gdzie zapadł wyrok w sprawie księżnej Sussex. Decyzja, była dla Meghan i Harego wielkim zaskoczeniem. W ostatnim czasie w Wielkiej Brytanii Meghan Markle stała się ulubioną bohaterką tabloidów. Nie było dnia, by brukowce nie publikowały sensacyjnych wieści, związanych z życiem prywatnym byłej już księżnej Sussex. Reklama, gdy tabloid Mail on Sunday opublikował osobisty, list Meghan napisany do ojca, żona Harego poczuła, że miarka się przebrała. Markle postanowiła pozwać wydawcę tabloidu. A dokładnie firmy Associated Newspapers, twierdząc, że publikowane materiały godziły w jej dobre imię i naruszały prywatność. Była księżna Sussex obwiniała również brukowce o celowe negatywne publikacje, które miały w złym świetle pokazywać jej osobę. Niestety, aktorka zapomniała, że prywatny list sprzedał tabloidowi jej własny, ojciec Thomas ale mimo wszystko postanowiła stoczyć sądową batalię z brytyjską prasą. Czytaj więcej, na następnej stronie.